Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Mortal Kombat 2021. Tak, 23 kwietnia 2021 Mortal Kombat Reboot Restart zapoczątkował i może być, że to będzie na przykład 6-cykliczny odcinkowy pełnometrażowy film, jakby to powiedzieć. Tak więc kontynuacja tego filmu będzie i jest zależna od sukcesu tego filmu. Czy mi się film podobał, czy nie? Powiem wam tak, w dniu premiery obejrzałem ten film teraz czwarty raz i jasno mogę powiedzieć, że za pierwszym razem się tak poirytowałem, że film wyłączyłem podczas oglądania. Co mi się podobało, co mi się nie podobało, wszystko tutaj w tym filmie spróbuję zanotować i wam powiedzieć. No i spodziewajcie się niestety spoilerów. Ja jako wielki fan, miłośnik smoczej serii, założyciel MortalKombat.pl, gdzie od 2001 roku z ziomkami cały czas aktualizowaliśmy strony i tak dalej, pilnowałem tego, no teraz nie mam na to czasu, ale no jak najbardziej sercem przy Mortal Kombat jestem od zawsze, bo od tego wszystko się u mnie zaczęło, właśnie od Mortal Kombat, tak więc duże emocje mną targają, no tylko ze względu na to, że to jest moje największe zamiłowanie, jeżeli mówimy o rozrywce. Tak więc co mi się podobało, co mi się nie podobało, zaraz o tym powiem. Bo słuchajcie, no tak więc w 95 roku ostatni wyszedł Mortal Kombat. Świetna ekranizacja gry wideo, gry komputerowej, tak więc no, każdy był zadowolony, każdy był zachwycony tym filmem. Wchodzicie do kina, a tam wielki smok, Mortal Kombat, słuchajcie! I co? Budowanie, jeszcze raz budowanie klimatu przy każdej postaci i nadanie temu turniejowi odpowiedniej rangi, słuchajcie, która tutaj została zachwiana moim zdaniem, ale to już do tego przejdę. Tak więc, no, na czym polega ogólnie zwykły Mortal Kombat, to jeżeli nie znacie historii, takiej początkującej historii, no to wam przybliżę. Od tysiąclecia przez wszystkie pokolenia toczy się wielki bój między wojownikami Królestwa Ziemskiego i Zaświata. Terenem jego jest wyspa leżąca pomiędzy dwoma światami. Walczą nie armia, ale wybrani wojownicy, stojąc do walki w potajemnym turnieju. Mimo, że ilość wojowników jest mała, stawka, o jaką walczą, ogromna. Od wyniku tego turnieju zależy los Królestwa Ziemskiego. Zaświat od 5 wieków wygrywał każdy z 9 turniei. Nie mogą zwyciężyć po raz 10, nie mogą wygrać Mortal Kombat. Tak więc starsi bogowie, wiadomo, Królestwo Ziemskie, Raiden. Kto wie, ten wie. No i o co chodzi w tym filmie? No to do tego przejdziemy. Cały czas nie mogę się naprawdę, emocje mną targają, więc wybaczcie, ale będą spoilery, mogę się trochę też denerwować, no emocje będą na pewno podczas tego filmu. Słuchajcie, data premiery 23 kwietnia, tak jak mówiłem, 2021, ostatnia ekranizacja w 97 Mortal Kombat Annihilation w kinie, tak więc ludzie na to czekali, prawda, tyle lat. Czas trwania 100 minut, tak więc ten film nie był długi, nie był krótki, w sam raz, bo to jest godzina i 50 minut, budżet 135 milionów dolarów, wytwórnia New Line Cinema, dystrybucja Warner Bros. Pictures. Słuchajcie, zdjęcia realizowane były na terenie Stanów Zjednoczonych, Kalifornii i Australii. Zdjęcia trwały od 16 września do 13 grudnia 2019 roku. I ten film podobał się 88% użytkowników Google. Tak więc ładny wynik. Ja niestety w tym gronie się nie znajduję. Będę krytyczny co do nowego filmu, ale jak najbardziej plusy i minusy, moje spostrzeżenia już wam mówię. Tak więc porozmawiamy też o postaciach, jakie były. No, ale co? Film przede wszystkim, słuchajcie, mocno odbiega od kanonu, jaki nam narzucili, prawda, i twórca Ed Boon razem z John Tobiasem w grze, jak i poprzedni twórcy filmów, jak Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation, Mortal Kombat Legends, 1, 2, świetne, słuchajcie, filmy były, Mortal Kombat Początek, Mortal Kombat Scorpion's Revenge, który jest świetnym
filmem, którego naprawdę warto obejrzeć jako fan, mimo to, że to jest animacja, ale jest naprawdę świetnie przedstawiona historia Mortal Kombat i wytłumaczone wątki, których w grach nie mieliśmy. I tak trochę się filmy też uzupełniały. Cały czas były tam jakieś przekłamania, prawda, jak Mortal Kombat Annihilation mieliśmy, prawda, po zabiciu, słuchajcie, wroga z zaświatów, bardziej członka rodziny, nie wiem, show, tak jak mówiłem, są spoilery, tak jak w Mortal Kombat Annihilation Shao Kahn też miał tatuaż, Raiden też miał tatuaż, wyszło, że są braćmi, prawda, ale to takie było do przełknięcia. Tutaj zdecydowanie fabuła nie idzie w inną stronę, kierują się na nową postać, słuchajcie, na Cole Young, tak się nazywa nowa postać w Mortal Kombat, to jest nikt inny jak potomek, słuchajcie, legendarnego nam znanego Skorpiona, słuchajcie, dokładnie Hanzo Hasashiego, który został niestety pozbawiony rodziny, jak dobrze wiemy, to wszystko była tak naprawdę zasługa Quan Chi, czarodzieja, czarnoksiężnika, można porównać go do Shang Tsunga, kto by go nie kojarzył, tak więc to było jego wszystko zaplanowane, i rzucenie klątwy na Skorpiona, prawda? Akcja się działa w 1617 roku i tak ten film nam to odwzorowuje, tylko nie do końca. Tam oprócz tego, że straciliśmy żonę i syna, początkowy bohater, czyli właśnie przyszły Skorpion, jeszcze miał córkę, prawda? I ta córka, słuchajcie, przeżyła atak, słuchajcie, Sub-Zero, samego Sub-Zero, może o postaciach to do tego przejdziemy. Tak więc, po czym ją Raiden, powiedzmy, przejął i ulokował na następne pokolenia. I właśnie ta postać Cole Young, zawodnik MMA, jest właśnie, płynie w nim krew przodka, słuchajcie, Hanzo Hasashiego, tak więc córka musiała wyjść za mąż, któreś tam pokolenie, prawda, to w 400 lat później wyszło, tak więc spokojnie, trochę pokoleń minęło od tego, no ale on jest tym czystym spadkobiercą i nawet w pierwszej scenie widzimy, że dziwne mamy, słuchajcie, jakieś tam, powiedzmy, tatuaże, jak to Jax określił, ale to nie jest tatuaż, ale blizna, słuchajcie. Logo tak naprawdę Mortal Kombat. Dla mnie to okej, to nie było śmieszne, ale to było ciekawe. Okej, to było jeszcze do przełknięcia, że tak, coś takiego zastosowali, bo można to tam sobie tłumaczyć. W Annihilation też tam, Annihilation był w ogóle słabą produkcją, ale w Annihilation też były właśnie te tatuaże, powiedzmy, te znamie, czy tam właśnie blizna, ale po walce wychodziło to, jakby w jakiegoś małego smoczka się zamieniło i tam w atmosferze on ginął. No i właśnie tutaj są oznakowani ludzie, którzy mają szlachetną krew, jakby to powiedzieć, bo tak jak to Milena przytoczyła, walcząc z Sonią i powiedziała, nie jesteś godna, nie jesteś wybrańcem, tak więc no tutaj w coś takiego śmigamy i nasz główny bohater, słuchajcie, Cole, ten zawodnik MMA, ma tą bliznę od urodzenia, tak więc a wszyscy, którzy tu mają bliznę, Shang Tsung ich oznakował, słuchajcie, w taki sposób i Sub-Zero po prostu za światy chcą ich wykończyć przed 10. turniejem, tak więc cały film nie opowiada nam w ogóle 10. turnieju, to się wszystko dzieje tak naprawdę przed 10. turniejem, dlatego może jest trochę lamusowato pod tym względem, ale dlaczego to wam też powiem, no bo Shang Tsung przede wszystkim łamie święte zasady turnieju, jakim jest Mortal Kombat, bo jak dobrze wiemy, akcja dzieje się w zaświatach, też nam są przebitki pokazane, ale dzieje się też, słuchajcie, właśnie w Królestwie Ziemskim i tam troszkę to nam się rozjeżdża, ale przejdziemy właśnie i omówimy każdą właśnie z tych scen. Tak więc, no tutaj nam zmienili, Skorpion jeszcze miał córkę i
to wpłynęło, że mamy wojownika, słuchajcie, o imieniu Cole Young, zawodnika MMA, prawda? I na nim wszystko będzie bazowało. On sam posiada córkę oraz, słuchajcie, żonę. Ta scena, kiedy zamawia żarcie, tam liznął, słuchajcie, loda z Ikei córce, no i fajnie wchodzi. Ta scena była super, mi się bardzo podobała, jak Sub-Zero wszedł. Już wcześniej zaczęło się robić chłodno na zewnątrz, na przykład szyby zaczęły marznąć lub zaczął pruszyć śnieg. No fajne wejście zapowiadające Sub-Zero, ale z tego Sub-Zero tutaj przedstawili w mrocznych klimatach bardzo. On nie jest taki do końca Sub-Zero. Widać, że on jest połączonym Noob Saibotem razem z Sub-Zero, w szczególności, że wychodzi z takiej mgły czarnej, jak to często pokazują. Wiadomo, że ten legendarny Sub-Zero będzie właśnie później tym Noob Saibotem. Dlaczego, to już gdzie indziej szukajcie źródła. Też mroczno go strasznie przedstawili. Sama tak właśnie ta historia tutaj nic nie mówi, że to czarnoksiężnik Quan Chi tak naprawdę zmanipulował całą sytuacją i zabicia rodziny, a tutaj no widać stricte, że to zrobił i popełnił Sub-Zero, który po prostu jest gościem no bez sumienia, tak? A tak dokładnie nie było, ale okej, to jest wizja jakaś tam artystyczna, połączenie go z Noob Saibotem, który też miał taki a nie inne zachowanie, więc spoko, ktoś musiał być dobry, ktoś musiał być zły, tutaj jest tak naprawdę Skorpion tą postacią dobrą, prawda? Tak więc no, to była super scena, ona mi się podobała. Jedynie mi ten znak, słuchajcie, no jakoś tak na mnie, nie zrobił to na mnie wrażenia, bo już zaczęło tak blizna smoka, ale dobra, to jeszcze jest do wytłumaczenia, to jeszcze gdzieś się to w jakichś tam graniczach może zmieścić. Tak więc ta scena bardzo mi się podobała, fajnie, no ale słuchajcie, przejdźmy do walki, jaką była Sub-Zero, słuchajcie, versus Jax, bo tam się spotkali. Jax i wyrywanie jego rąk w oryginale. Wyposaża swoje ręce w niezniszczalne bioniczne implanty, by wstawić czoła Imperatorowi. Spoko, super, jest niedowartościowany, to sobie wzmocnił swoje ręce, żeby mógł bardziej działać. I tak samo było przedstawione to w tym filmie Mortal Kombat Annihilation, gdzie Sonia już go zastała z tymi, słuchajcie, bionicznymi implantami, ale później pod koniec sam je, walcząc z Motaro, sam je zerwał, słuchajcie, i po prostu gołymi pięściami napierdzielił Motaro, co akurat walka była spoko. No to, tak było w Annihilation. W Mortal Kombat, słuchajcie, Scorpion's Revenge, co polecam, super film i fajne wprowadzenie do gry, do całego po prostu uniwersum. Goro wyrywa ręce mu. Goro wziął go i rozerwał mu tę łapę, prawda? Tak więc, a w Mortal Kombat, no tak, więc tak to właśnie wygląda. Tutaj został pozbawiony przez Sub-Zero. Dobra, no, to też spoko, no nie... Jest Sub-Zero, zniszczył mu te, słuchajcie, ramiona, wyglądało to efektownie, później go zrzucił, prawda, robiąc mu tak naprawdę stage fatality, albo, no, nie do końca fatality, ale on upadł tam, prawda, parę pięter chyba, czy tam półtora piętra niżej. No i słuchajcie, Shang Tsung zamierza wybić wszystkich, słuchajcie, wybranców przed rozpoczęciem tego turnieju. Przed rozpoczęciem 10. turnieju, gdzie jest jasno to powiedziane, że muszą wygrać 10. turniej, żeby poknąć Królestwo Ziemskie. To było powiedziane, ale Shang Tsung za bardzo się zagalopował, bo można po cichu zacząć mordować przyszłych, słuchajcie, wojowników, którzy będą walczyć po stronie dobra, ale no nie do końca robić aż taki spust, jaki jest w filmie przedstawiony, bo jasno i klarownie tutaj Shang Tsung złamał święte zasady, więc powinni starsi bogowie wkroczyć do akcji, ale tutaj są bardzo mocno pominięci, a wokół właśnie starszych bogów wszystko się dzieje, bo chociaż prawda, Shao Kahn, Raiden czy Shinnok też od starszych bogów
pochodzą. Później Cole udaje się w poszukiwaniu Sony Blade, o której wspomniał Jax wcześniej przed walką, no i znajduje właśnie kryjówkę, gdzie ona przesłuchuje uwięzionego najemnika imieniem Kano. To mnie rozpierdzieliło, panowie. Sonia i Kano razem. Okej, złapała jakiegoś najemnika. Tutaj w ogóle nie ma mowy o zamordowaniu partnera Sony Blade przez Kano. W filmie z 95 roku jasno i klarownie Kano podczas walki powiedział, że od ucha do ucha zrobił uśmiech partnerze Sony. Dlatego Sonia w ogóle chciała wystartować w turnieju, jakim jest Mortal Kombat. Tak naprawdę go miała w dupie, ten turniej Mortal Kombat, ale chciała się zemścić i dorwać rzezimieszka z Black Dragon, jakim jest, słuchajcie, Kano. Tutaj w ogóle o co chodzi? Przekupuje go, stań do walki z nami, dam ci 2 miliony dolarów, po czym później Kabal mówi, ja ci dam 3 miliony i wtedy on przeszedł na złą stronę. W ogóle what the fuck? Bardzo fajna, charakterystyczna postać Kano, sam aktor mistrzowsko zagrał Kano, bardzo właśnie też charakterem był, nawiązywał do tej postaci, jaką jest Kano, rzezimieszek, prawda? No, on też się tam właśnie przedstawił i tak dalej, ale pod tym względem, jak ostatnia pierdoła. Kto mógłby dać, skąd by Sonia wzięła nagle 2 miliony, jak w przyczepie mieszka, co uświadomiła samego Cola, ale no, Kano to łyknął później, ale dobra, później to do tego przejdziemy, tak więc ta scena była bardzo słaba, to mnie już troszkę zniesmaczyło, że muszę oglądać dalej, no bo to mi się nie podobało. Jednak to sam występ Sony, tak jak mówię, nawiązuje stricte po to, że poszukuje, słuchajcie, Kano, a Jax poszedł śladami Sony, żeby jej pomóc. Tak to wyglądało, a tutaj Sonia oraz Jax, słuchajcie, mówią, słuchajcie, o legendzie Mortal Kombat, powinien to Raiden. Raiden w ogóle tutaj jest fajnie zrobioną postacią, ale jest w ogóle bez charakteru, słuchajcie, ta postać powinna dużo wnieść i opowiadać, prawda, jak to we wszystkim było. Raiden jest, słuchajcie, opiekunem Królestwa Ziemskiego, on pilnuje ładu i składu, jeżeli mówimy o zasady właśnie turnieju Mortal Kombat, no i on powinien szkolić nowych wojowników do turnieju, a tutaj przedstawia to Sonia, która tak naprawdę powinna mieć to w dupie, a Jax tym bardziej powinien mieć to w dupie, no ale to była taka wizja, a nie inna. Bardziej mnie fabularnie to odrzucało, no bo za bardzo odbiega od kanonu, prawda, smoczej serii, tak więc miłośnik, fan, gdzie się pochłonąłem tą legendą, prawda, tą historią, gdzie w bijatykach to za bardzo tam nic ciekawego nie było, a tutaj naprawdę gdzieś jakiś wyspa Shang Tsunga położona pomiędzy wymiarami jednym a drugim, no ta magia, ta tajemniczość tego turnieju i ta dawała wielki klimat, prawda, sceneria też w 95 roku dawała bardzo dużo, no budowała klimat do tej walki, która już nastąpiła, robiła wrażenie. Tutaj nagle przychodzi walka, po czym znowu gadają, przychodzi znowu zwykła walka, bez żadnego takiego wow i bez takiej, słuchajcie, przygotowania, jak to wygląda w turnieju, prawda? No ale tutaj nie ma turnieju, bo to się wszystko dzieje przed tym turniejem, co mogłoby tłumaczyć, ale niestety klimat jakoś fajnie jest budowany bardziej pod względem tajemniczej wyspy i tak dalej, 7 wybranych wojowników, prawda, z całego świata i tak dalej. Tak więc no, tak to wygląda. Przejdźmy do następnej sceny. No i to, że nie mogłem się pogodzić z Kano, prawda, i w ogóle, no to Kano zna lokalizację świątyni Raidena. Proszę was, kurde! Kano zna lokalizację świątyni Raidena, gdzie wedle legend trenują ziemscy zawodnicy do Mortal Kombat. Cała trójka w drodze do świątyni napotyka na Liu Kanga. Wow, zajebiście, gdzieś sobie na pustkowiach szedł Liu Kang
ku zachodzącemu słońcu i wyszedł nam Liu Kang, jednego z ziemskich wojowników wybranych przez Raidena. Wow, super! Jak najbardziej Liu Kang jest czempionem Mortal Kombat, jakbyśmy to dobrze wiedzieli, więc widać, że tutaj się Liu Kang wychował, wykształcił w klasztorze Shaolin, no bo obycia, zachowania takie mu w tym filmie narzucili. W filmie z 1995 roku byliśmy tacy, zdruzgostani, z traceniem brata oraz w dupie mieliśmy legendę Mortal Kombat, ale chcieliśmy się zemścić. Okej, tutaj nie mam nic przeciwko temu, że jest Liu Kang jaki jest, bardzo postać, też aktor mi się podoba, jest wyważony, robi to dobrze. Tajne ciosy też ma super, pokazuje tajne ciosy, umiejętność, prawda, ognia, też zrobił swoje, powiedzmy, fatality, animality, zależy w której części to było nazwane, czyli zrobił smoka, prawda, i tam akurat zabił nam kabala, ale do tego przejdziemy. Tak więc co? No właśnie, Kano zna lokalizację świątyni Raidena i bierze, wiecie co? Amulet Shinnoka. Słuchajcie, bierze amulet starszego boga w rękę, tak gdyby nic. No słuchajcie, to jest bezczyszczenie. Jak w ogóle Raiden mógł na to pozwolić? Czym jest amulet Shinnoka? To sobie wygooglujcie, ile może namieszać taki amulet w rękach takiego dupka, za przeproszeniem, i tyle, tak? Dołącza nam już Jax, prawda, którego Raiden uratował i wyposażył w zestaw mechanicznych ramion. Tak jest, w zestaw mechanicznych ramion. Po chwili Shang Tsung atakuje świątynię wraz z Sub-Zero i Mileną. Gdzie jest Kitana, ja się pytam? Jak jest Milena, to jest Kitana. Nie ma tu Kitany. Gdzie jest Milena? Gdzie jest Kitana, jest Milena. Ale Raiden tworzy tarczę, aby ich odeprzeć. Dobra, spoko. Jeżeli mówimy o Raidenie, tak samo jak mówię, no nie jestem zachwycony samą postacią, bo to on powinien nakierowywać postacie, dawać im podpowiedzi, co mają robić. On jest, słuchajcie, on w tym siedzi od tyle dekad, prawda? Jest opiekunem Królestwa Ziemskiego od Mortal Kombat Conquest, gdzie tam trenował Kung Lao, prawda? Który toczył śmiertelny pojedynek z Shang Tsungiem, który wygrał, przegrał z Goro, jak dobrze wiemy, z czterorękim właśnie Goro, czempion Kung Lao, przegrał. Tak więc tak to wygląda, no, w oryginale, a tak to jest przedstawione w tej postaci. W ogóle nie jest budowana jakaś więź z postaciami, nie czuję tego, naprawdę tego tutaj nie czuć. Sonia, nie mająca znaku smoka, nie może uczestniczyć w turnieju. Ogólnie Sonia została wybrana pomiędzy 7 najwspanialszych wojowników w grze, prawda? Czy po prostu też trafia na wyspę, która, no, sama postać jest bardzo, bardzo dobra, dużo wnosi, ale tutaj ona jest niegodna, żeby walczyć z Mileną i Milena łaskawie jej nie zabije, chociaż mogła ją zabić, ale polizała jej krew i nie jesteś godna, nie jesteś wybrańcem, i po prostu zostawiła ją. Tak więc spoko. Cole i Kano trenują z Liu Kangiem, słuchajcie, z Kung Lao. Wygląda to jak wygląda, spoko. No, trochę komicznie, bo z takim charakterem, jakim jest Kano, on w dupie by miał, znałby swoją pewność siebie i nie chciałby jakiś rad od mnichów. No, ale oni też ćwiczą po to, żeby odblokować ich arkana. Co to jest, słuchajcie? Specjalną moc unikalną dla wszystkich posiadaczy smoczych znaków. Żeby odblokować arkana, fajnie by było, gdyby nie było zależne od unikalnych dla wszystkich posiadaczy tej blizny, bo po prostu każdy powinien się nauczyć i odblokować tam jakiś większy level, jak w Dragon Ballu chociażby. No tutaj mógłby jakąś umiejętność, jak tajny cios na przykład, odblokować. To ale poza tym jest spoko. No ale scena, słuchajcie, przy posiłku, jak Kano strzelił z lasera w Kung Lao, bo się zdenerwował. No tutaj też nie jest to w żaden sposób nam wytłumaczone. Czyli on tak naprawdę odblokował tego, arkana podczas złości, prawda? Ale tak naprawdę
to Kano powinien mieć laserowy implant. Słuchajcie, gdzie to w każdym filmie, w każdym materiale jest przewijane, więc tam był laserowy implant, dzięki któremu mógł strzelać z oka i było to bardziej wytłumaczone niż to, że to jest jego umiejętność, ale nie ma implanta. No to w ogóle Kano nie jest charakterystyczną swoją postacią, a bez tego to nie jest Kano, prawda? Tak więc, no okej, okay, tam mu się blizna zrobiła po walce z Reptilem. A widzicie, no bardzo duża rozbieżność pomiędzy filmami, dlatego to mnie bardzo zmęczyło, ale no z drugiej strony też mogę patrzeć, no taka była wizja, ale za bardzo to odbiega i jako fan Mortal Kombat nie mogę na to za bardzo tego zaakceptować. Ale walki są mistrzowskie, tak? Jeszcze raz powiem, walki są mistrzowskie, połowa postaci też jest w porządku. No tak, to mi się podobało, że Raiden właśnie wspominał nowemu bohaterowi, kim jest i z czym ma do czynienia. Oraz powiedział mu o jego właśnie, jego przodku. Tak więc spoko, ta scena była spoko. Jak już tak zrobili, no to w porządku. No tu jest właśnie Raiden, żeby o takich informacjach informował, bo on powinien być tym głównym przewodzącym podczas turnieju i podpowiadającym, tak jak mówię. Następna scena: w zaświatach Shang Tsung zbiera swoich łowców, wśród których oprócz Mileny i Sub-Zero jest wampirzyca Nitara. Co do niej przejdziemy. Generał Reiko. Kolejny jakiś wariant. What the fuck? What the fuck? Ale też do tego przejdziemy. No i tutaj, słuchajcie, Kabal dowiedział się, że Kano jest po stronie Królestwa Ziemskiego, że został... I co? Przekupił go o milion, dał mu więcej, powiedział mu, że mu da mu wszystko, tak? A już Kano rzucił, zdradził, słuchajcie, sojuszników obecnych i przeszedł na złą stronę, jakby to Kano. No dobra, no i ekstra, i co? I po prostu tak zrobić? Co, no dobra, no głupi jest, w takim razie jest głupcem sterowanym, tak? Marionetką. Z Shang Tsungiem miałem problem. Dla mnie może aktor był źle dobrany, chociaż wątpię, ale był taki bezpłciowy, ta jego tok mówienia do postaci nie był taki stanowczy, jak to w innych filmach Mortal Kombat. On jest czarnoksiężnikiem, on jest Shang Tsungiem, który pochłania duszę swoich pokonanych ofiar i powinien konkretniej lepiej się prezentować niż taka kukiełka mówiąca A, później B, później C. Takie, no, taki bezpłciowy trochę dla mnie Shang Tsung był i jakoś mi też nie podszedł. Sam wygląd Shang Tsunga dobrze się prezentował i tak dalej, ale bardziej no miałem problem trochę też z Shang Tsungiem, powiem wam szczerze. Za sprawą Kano tarcza ochronna Raidena zostaje zniszczona, dzięki czemu łowcy Shang Tsunga mogą atakować wojowników ziemskich. Kolejny bullshit, słuchajcie, więc oni jednym teleportem wchodzą w świątynię właśnie, gdzie są nasi bohaterowie i zaczyna się jadka. No, bez otwarcia tak zwykłego portalu nie otwiera się do Królestwa Ziemskiego. Musi być jakaś przepustka, prawda? Więc oni nie powinni się tam pojawić, bo tu już święte zasady Mortal Kombat są złamane, żeby wchłonąć taki i się przedostać do Królestwa Ziemskiego, albo robić coś się to bardzo po cichu, a jeżeli no tak już oficjalnie wchodzą i atakują, w tym też Raidena, no to tutaj starsi bogowie powinni wyjść z inicjatywą i załatwić tą sprawę, no ale jest tak, a nie inaczej. Z garażu wychodzi Goro, który jest zajebiście zrobiony jak na taki budżet. Ja rozumiem, musieli coś ten, no nie był to tak fajnie zrobiony jak postacie na przykład komputerowo w Avengersach, ale Goro był fajnie zrobiony, animacja też świetnie się przedstawiała, walczył też zajebiście, walka była super, tylko dlaczego w jakimś, słuchajcie, nie wiem, na farmie Supermana? No to było śmieszne, ja wiem, że to tam akurat przebywał, ale to Goro się teleportował, by go zabić, no i co, sam został unicestwiony, prawda? No bo wtedy ten Cole też doznał swojego
słuchajcie, swojego arkana i dostał specjalną zbroję jeszcze, by walczyć i przeciwstawić się księciu Shokan. Spoko, sama walka zajebista, sam Goro zajebisty, ale lokacje, dlaczego tutaj lokacje są takie dosyć słabe? Ja wiem, że to się dzieje akcja przed turniejem w ogóle, ale walka gdzieś na podwórku Goro z Kolem była taka dla mnie, no nie było tej powagi, prawda, tego całego właśnie i klimatu. To mi się nie podobało, szczerze wam powiem, ale sama walka, to było super zrobione. Ten zestaw mechanicznych ramion, które ma wstawione Jax, to też jakaś kpina. Bo dopiero po tym, jak on się wkurzył i tam podniósł kamień, słuchajcie, żeby pomóc Sony, dopiero to się wszystko mu rozbudowało i poczuł siłę tych mechanicznych ramion. Dlaczego tego od razu nie miał? No po co bez sensu jakimiś takimi, nie wiem, patykami walczył i nie miał siły? W ogóle to było niepotrzebne i śmieszne, tylko psujące fajną postać, jaką jest Jax, który świetnie aktor zagrał, oddając Jaxa. Taki jest właśnie Jax i tutaj aktor stanął na wysokim poziomie. Fajnie, Jax mi się bardzo podobał, jedynie te jego, słuchajcie, mechaniczne ręce, ten pierwowzór był strasznie. Słuchajcie, to nie jest zbroja Ironmana początkująca, gdzie latał w jakimś gównie, a tutaj ma jakieś rączki. No tutaj już mógł mieć od razu te rozbudowane ręce, nie musiał potrzebować siły, mocy, żeby zobaczyć, że potrafią coś więcej i się rozbudowały. Tak więc to było dla mnie też słabe i komiczne aż. Shang Tsung szybko zawołał, słuchajcie, Nitarę. Nitarę zawołał, tą latającą, która się pojawiła w Mortal Kombat Deadly Alliance. No i co? I Kung Lao ją zabił z miejsca. Tak jak Shiva zginęła w Mortal Kombat Annihilation z miejsca, tak tutaj została zabita z automatu od razu przez Kung Lao, który zrobił jej fatality dosyć znane. Kapelusz, który wirował, prawda, i ją pociachał, jak to było w Mortal Kombat 10, jak to chociaż było w Shaolin Monks, tak więc gra z 2005 roku też super, tak więc no, znane fatality, dużo było fajnych fatality, dużo scen też było takich właśnie wyjętych a la z gry, prawda, jak rozwalone flaki, no działo się, pod tym względem fajnie to się prezentowało, ale nie chcę fatality od razu, bez żadnej walki, no tutaj niestety wjechał Kung Lao i zabił od razu Nitarę. Efekt samego wysysania, słuchajcie, duszy przez Shang Tsunga jest super. Fajnie to zrobione, fajnie się to przechodziło, prawda, ta dusza z Kung Lao do Shang Tsunga. Fajnie to zostało nam przedstawione. No i co? Po tym wszystkim Raiden szybko interweniuje, zbierając swoich wojowników do międzywymiarowym pomoście, gdzie Shang Tsung nie może ich dopaść. No i spoko, no dopiero się ocknęli, zamiast Raiden działać, bo święte zasady Mortal Kombat są łamane, tak to. I Cole podpowiada, żeby rozdzielić się i osłabić siły Shang Tsunga oraz otrzymuje ostrze Hanzo od Raidena. Raiden wyjął, powiedział, że to jest legendarne ostrze Hanzo, tu masz jeszcze, człowieku, krew na nim kapie, to ci da powera. No dobra, to było fajny, prawda, budujący nam trochę klimat, zobacz, teraz nabierzesz moc, zobacz, to jest twojego potomka. No i co? Walka Jaxa z Reiko. Reiko, wiecie kto to był Reiko? W tym filmie był Reiko przedstawiony tak. Tak był przedstawiony Reiko. Jak jakiś chory człowiek. Jakiś chory człowiek machający młotem. Głupi, nie wiadomo jak go nazwać. Słuchajcie, a wiecie kim w ogóle był Reiko? To już wam mówię. Reiko jest generałem armii Shinnoka. Poprowadził siły ciemności do walki ze starymi bogami. Dziękuję. Tak więc nie może być tak... Tak przedstawili Reiko, jak naprawdę jakiegoś głupka, wyrwanego prosto, nie wiadomo co. No, on tutaj prowadził, słuchajcie, armię Shinnoka. Shinnoka.
starszego boga. No, więc tutaj w filmie Reiko naprawdę został pokrzywdzony i no nie, taki Reiko nie może być. Przygub, jeden wielki przygub, słuchajcie, jak Gumbasy z Super Mario. Tak on właśnie się prezentował. Tak więc no, walka samego Reiko mi się nie podobała z Jaxem, chociaż tam był ten stage fatality, nie zostało to wykonane, szkoda, bo budżet fajnie, zrobili wszystko, ale nie pokazali, jak się wbija na przykład na ostrze. No ale Jax już wtedy, mając te prawda, odpowiednie łapy, zniszczył, zrobił fatality i rozwalił mu łeb, jak za dobrych starych czasów na Amidze, robiąc fatality. Sonia zabija, słuchajcie, Kano, a Liu Kang Kabala. Efektowna walka jest też jednego i drugiego, tak jak mówię, walki mi się cały czas podobały i będą się podobać w tym filmie. Sonia, no fajnie, że walczyła z Kano, Liu Kang zabił Kabala, robiąc mu tak naprawdę fatality, dając ognistego smoka, który po prostu spalił spalił po prostu Kabala. Fajnie się to prezentowało. No, walili tych fatality jak mogli, no ale tutaj Liu Kang akurat była możliwość, prawda, odpowiednia, to wykonał taki zabieg, co było spoko. No i słuchajcie, Sonia, otrzymawszy znak Kano, bo po zabiciu Kano, o tym co mówiłem, że przechodzi ta blizna, no to Sonia dostała swój tajny cios, prawda, spirelkę, prawda, którą strzelała od Mortal Kombat 1. Na speakerze fajnie to było brzmiało. Tak więc co? Jedziemy dalej. Jeżeli mówimy o młodym Sub-Zero, a starszym, prawda, Skorpionie, no to nic do postaci samego Skorpiona nie mam, bo fajnie aktor zagrał, bardzo dobrze, ale po prostu był troszkę dla mnie za stary, jak na Sub-Zero, po prostu. Za duży kontrast był i nie wiadomo dlaczego. Tutaj wiadomo, z perspektywy czasu, no to Skorpion wrócił z piekieł, prawda, tak więc no on już jako widmo, jako postać wróciła, on już się nie zestarzeje, tak jak był zabity 400 lat temu, tak wyglądał, bo wrócił z piekieł, prawda, ale Sub-Zero wyglądał cały czas tak samo, tak więc no, a on nie był ani wtedy zabity, ani nic, no tutaj nam nic tak nie przedstawili. To wygląda podczas starzenia się w Mortal Kombat. Mistrz turnieju Mortal Kombat po prostu się nie starzeje. Więc wygrany taki Kung Lao mógł nie starzeć się. Wszyscy jego znajomi, cała rodzina i tak dalej może się postarzeć, mogą umrzeć, a on jako czempion by się nam nie zestarzał. Tutaj nie jest to nam wyjaśnione, dlaczego Sub-Zero jest cały czas utrzymuje stan, prawda, młodzieńczy, prawda, tak jak to było wcześniej, więc a tu minęło 404 lata, czyli to magia Shang Tsunga, Quan Chi, nic nam tu nie było to wyjaśnione. No naprawdę tak sobie to można by tłumaczyć. Tak więc doczekaliśmy się tej finałowej walki, no i co, była super, no była elegancko, sam pojedynek Skorpiona z Sub-Zero był na wysokim poziomie, podobało mi się, tylko tak jak mówię, muszę zarzucić, słuchajcie, walki, w których odbywały się, nie były jakieś tam widowiskowe, nie było takiego przepychu, prawda, fajnych aren. Tu nam zabrakło, może ze względu na to, że jeszcze nie nadszedł tutaj turniejowy czas. Może dlatego. Jeżeli nasz Hanzo Hasashi powraca z piekieł, żeby się zemścić, no to jego kontrolowanie mocy ognia jest trochę za słabe z porównaniem do Sub-Zero, który Sub-Zero, jak widzieliście, fajnie to budował nam, że no, mocno włada, słuchajcie, swoją umiejętnością, jaką jest mróz, zamrażanie i tak dalej, śnieg padał, prawda, zamrażały się szyby, wszystko zamrażał dookoła. Skorpion jedynie tam troszkę wydusił tego ognia pod koniec, a też powinien po prostu ten ogień huczyć razem z tym lodem. Takie jest moje zdanie przy tej walce. Cole udaje się do Hollywood, by zwerbować kogo innego jak dobrze znanego nam aktora, słuchajcie, Hollywood, Johnny Cage'a. Tak więc zobaczymy, kontynuacja filmu może być na pewno ciekawa. Ciekawa, co dadzą nam dalej. Film oceniam, słuchajcie, od skali 1 do 6, nie od 1 do
10, tylko od 1 do 6, oceniam i daję trójkę. Trójkę, bo nie mogę się pogodzić z tą fabułą, jako wielki fan i zagorzalec, no tutaj tego przeżyć nie mogę, rozmawiać zawsze możemy, co mi się podobało, co mi się nie podobało, ale ogólnie nie, film mi się nie podobał, byłem zawiedziony, niestety to nie jest to, na co fani Mortal Kombat czekali tyle lat, ponad 20 lat, słuchajcie, od 95 roku, 97 byliśmy w kinie, jaraliśmy się tym dużym smokiem na dużym ekranie, tu tego nawet smoka nie ma, muzyka sama znana nam z Mortal Kombat, która zrobiła, też była odświeżona pod ten film, dopiero na samym końcu usłyszeliśmy w walce finałowej, prawda, no i z końcem razem z napisami, tak więc no widzicie, no tak samo z Kano, z rozwiązanie z Jaxem, prawda, no to mi się nie podobało, mocno odbiegało aż o 180 stopni od oryginalnej linii czasu, gdzie w filmach czy tam w grach, tak więc no myślałem, że to będzie bardziej wyważone i że będzie można pogodzić te fabuły, ale tutaj się tego nie da. Jakby tego nową postać wcisnąć w uniwersum, tak niektórych wątków, jak na przykład Sojusz Sony razem z Kano, bez w ogóle wątka zabicia partnera, dla mnie jest słabe. Słabym rozwiązaniem, ale okej, 88% użytkowników, film się podobał, tak więc jest szansa na kontynuowanie. Będę bacznie patrzył, co oni nam będą dalej sprawować i co mogą dać, bo według plotek jeszcze 4 filmy możemy się doczekać, jeżeli się ten film by przyjął. A na pewno się w kinach przyjął, bo już o tym piszą, ale ocena jednak taka średnia. Dużo fanów jednak jest zawiedzionych, w szczególności, że film za bardzo odbiega od historii opowiedzianej w grze, czy w wcześniejszych filmach, które mniej czy więcej nawiązywały do gry. Tu historia się mocno zmienia i zapominamy o turnieju właśnie Mortal Kombat, tylko koncentrujemy się przede wszystkim na nowej postaci, na nowym story, prawda, który po prostu nie podołał i nie przykrył całego turnieju, po prostu film był taki troszkę tu o postaci, tu Mortal Kombat, zdecydujmy się, gdzie budujemy tą historię. Moim zdaniem gracze i wszyscy fani Mortala czekali na fajny reboot, restart, jak to chociażby nam pokazali w filmie Scorpion's Revenge animowanym, myślałem, albo w filmie, albo w grze z 2011 roku z serii rebootu, restartu smoczej serii. Tak się spodziewałem, no Jax tutaj, znaczy Jax. Jax był świetną postacią. Tak więc co? Cole Young, ja bym mu dał 3 na 10, jednak nie podołał temu, nie uniósł ciężaru. To jest główna postać, słuchajcie, a tak naprawdę oglądałem to i trochę gówno mnie obchodziła ona. Bardziej chciałem turniej, chciałem znane nam postacie, a tutaj niestety narzucili nam nową postać. A czy to jeszcze to byłoby do przełknięcia, jeszcze to mi się podobało, ale wszystko łącznie przeszkadzało mi i dlatego taka nota jak 3 na 10. Sonya Blade, świetna aktorka, świetnie zagrali. Kano, mistrzostwo świata. Sub-Zero, okej. Jako postać taką ciemną zrobili z niego Noob Saibota, tak naprawdę. Jest to do zaakceptowania, też mi się to podobało. Spoko. Lord Raiden, nudny, bez przekazu, bez większego znaczenia, tak to napisałem. No i tak było, niestety. Raiden tutaj w ogóle, on powinien też grać główne skrzypce. No tak jak mówię, on jest opiekunem Królestwa Ziemskiego od dekad, tak więc Jax, taki chłop, tylko te jego rączki, przeszczepy takie zrobili, bez sensu. Słuchajcie, no Scorpion, Hanzo Hasashi, spoko, tylko mam zastrzeżenia, że stosunkowo był za stary do Sub-Zero. No i za mało władał ogniem, a Sub-Zero mocno rozkuśtał ten lód. Liu Kang, spoko. Kung Lao, jak najbardziej. Shang Tsung, kukiełka, bez takiego przekonania dla mnie.
Słuchajcie, co dalej? Milena, super, w końcu tworzyła też tą gębę, pokazało. Brak mi Kitany. No jak jest siostra, jedna klon Milena, to powinna być Kitana. Dobra, Nitara, to w ogóle nie było. Została od razu zniszczona przez Konklawę. Fatality, od razu robić Fatality na dzień dobry. Jest słabe. Nie buduje to żadnego takiego napięcia w filmiku. Z myślą, a zrobi, a może nie zrobi. Dobra, dalej mamy Rejko, głupek i przygód. I walczy, kurde, idzie na żywioł. Co to, Kibol jest? Rejko jest generałem armii Shinnoka, a nie jakimś, kurde, przygłupem. No naprawdę, tutaj mnie to po prostu rozpierdzieliło. No niestety. Niestety tak było. No i co? I dalej, następne, Shang Tsung. No nie spodobał mi się za bardzo. Chociaż jakby popracowali nad nim, to byłyby jeszcze z niego ludzie. No ale słuchajcie, już Shang Tsung jest mistrzem w tym filmie. Shang Tsung jest mistrzem w tym filmie Mortal Kombat Legacy 2, też zagrał ten nam aktor, nawet podłożył głos, słuchajcie, oraz wygląd do Mortal Kombat 11, więc no Shang Tsunga mamy, prawda? Idealnego, ale no niestety w tym filmie jakoś ten aktor, inny aktor zagrał troszkę kiepsko, źle się wczuł moim zdaniem. Kabal spoko, Kabal idealnie zagrał, szkoda, że jak już zrobili Kabala, nie pokazali jego twarzy bez maski. On miał tam poparzoną, słuchajcie, tą maskę, a ta maska po prostu dawała mu tlen. Bez tej maski nie mógł oddychać, ale tam wiadomo, bardziej efektownie by było, jakby zdjął czasem tą maskę w jakimś dramatycznej scenie. Lokacje były dla mnie bardzo słabe, ale tłumaczy to, że to nie był turniej Mortal Kombat, tylko przedsmak. No ale właśnie tak to wyglądało niestety. I tyle. Goro też mi się podobał. No, brakowało paru postaci, ale no tak, no największe zastrzeżenia do fabuły mam, ale to są moje odczucia, słuchajcie. I ocena, no, jest jaka jest, tak? Film mi się nie podobał. Spodziewałem się czegoś lepszego, kochani, ale no, dał chociaż ten film, że dał mi kopa w dupę, żeby się obudzić i troszkę więcej robić z Mortal Kombat. I żeby Mortal Kombat zawitał tak stricte właśnie też na kanał. Jeszcze planuję w jakiej to formie, czy to na Mania Gaming, czy to na Tom Swidek, czy może dalej wrzucać jakieś filmy na Mortal Kombat na YouTubie, gdzie dawno zapomniałem o tym. Tak więc no, myślę, ale na wybaczcie kochani, że jestem cały czas poddenerwowany tym. Nie wiem czemu, nie mogę się skoncentrować. Mam jeden wielki po prostu... no, nie wiem jakie targają mną cały czas odczucia co do tego filmu. Mógłby być po prostu lepszy. Szkoda, że spierdzielili, bo zwiastun dawał nam naprawdę nadzieję. Tym bardziej jak dali później muzykę, prawda, odświeżoną. Plakaty też fajnie się to wszystko prezentowało. Jedynie no... szkoda, że też nie poszliśmy do kin, ale tak naprawdę nic straciliśmy, bo tego filmu po prostu nam, obecny film Mortal Kombat, tego filmu tajemniczego, jakim była ta wyspa Shang Tsunga, to wszystko było ciekawe, tajemnicze i naprawdę oddawało ducha serii Mortal Kombat. Ten film tego ducha nie ma. Mamy Fatality, mamy postacie, nie mamy turnieju Mortal Kombat. Tyle. Piszcie kochani w uwagach, co wy sądzicie. No i przepraszam, jeżeli ktoś obejrzał moją recenzję, nie oglądając filmu, zespoilerowałem mu, opowiedziałem mu tak naprawdę fabułę, no ale mówiłem o tym wcześniej. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło. Jestem ciekawy koniecznie waszych, słuchajcie, opinii co do Mortal Kombat, bo wiara w Mortal Kombat rodzi się w nas. Cześć!